Remis Mieszka, wygrana koszykarzy MKK oraz MKS PR Urbis Gniezno to najważniejsze wydarzenia minionego weekendu. Nie zawiedli koszykarze MKK. Mimo osłabień drużyny przed sezonem po odejściu Kotwasińskiego i Rała, Gnieźnianie pokonali na wyjeździe SMS PZ Kosz Władysławowo 74-56. Najskuteczniejszym koszykarzem w zespole Arkadiusza Konowalskiego okazał się Mikołaj Czyż, który zdobył 21 punktów. Również na wyjeździe nie zawiodły gnieźnieńskie pszczoły. Szczypiornistki MKS PR Urbis Gniezno pokonały MKS Piotrków Trybunalski 30-27. Ponownie dobrze zaprezentowały się zawodniczki, które dołączyły do drużyny przed tym sezonem, Żaneta Lipok i Aleksandra Chybka. Niestety zawodzą nadal piłkarze Mieszka. Co prawda w minioną sobotę zremisowali mecz z 11 Skępna 3-3, jednak ten wynik należy rozpatrywać w kategorii porażki. Goście przyjechali w odmłodzonym składzie. Mieszkowcy, prowadząc nawet 2-0, w kolejnych minutach pogubili się, dając sobie wyrwać zwycięstwo. Co się zatem dzieje w Mieszku? Co trzeba zrobić, by zespół zapowiadający awans nie zaliczył spadku na piąty front? Czas ucieka, chyba pora na konkretne działania.